Będę pierwszy raz patrzył na te pytania, jeszcze ich wcześniej nie widziałem. Piotr Praszkiewicz pyta, jeśli nie aktorstwo, to jaki inny zawód mógłby Pan wykonywać i dlaczego? Jeżeli nie aktorstwo, to byłbym stolarzem. On zawsze mnie to interesowało i obcowanie z drewnem daje mi dużo satysfakcji i uspokaja mnie bardzo. Także wykonuję różne projekty, mam u siebie w domu, w garażu zorganizowany taki mały warsztacik. A może byłbym, może miałbym antykwariat z płytami winylowymi, ponieważ od 17 roku życia zbieram płyty winylowe, także nie nudziłbym się na pewno. Anna Wolska, czy zmieniłby Pan coś w swoim życiu, gdyby tak jak bohater gry w życie dostał Pan szansę cofnięcia się do jakiegoś momentu w życiu? Nic bym nie zmieniał. Muszę powiedzieć tak, że życie do pewnego momentu bardzo mnie rozpieszczało. Nie miałem jakichś takich bardzo traumatycznych przejść. Rodzice się zawsze starali, żeby to moje dzieciństwo było bardzo miłe i przyjemne. W pewnym momencie się to wszystko jakoś tam posypało. I zacząłem dojrzewać w dosyć późnym wieku, ale tego też bym nie zmienił, tych doświadczeń, bo one mnie w jakiś sposób, myślę, kształtują. Może gdybym mógł coś zmienić, to gdybym miał taką wiedzę, że można odważnie proponować coś bardziej od siebie na scenie, w sensie wyborów pewnych artystycznych, to może nie tkwiłbym długo w takim momencie zawodowo, że chciałem za wszelką cenę usatysfakcjonować innych. A mało się zajmowałem jakby sobą w sztuce, tylko bardziej tym, jak jestem postrzegany na zewnątrz. Potem po jakimś czasie wpadłem na to, że tak wcale nie musi być i wtedy zaczęło się dopiero dziać coś bardzo interesującego w moim życiu zawodowym. Może to bym zmienił. Lucy Raźniak, nie wiem, czy dobrze czytam imię. Dramat czy komedia? Który gatunek Pana zdaniem, jeżeli można tak to ująć, jest trudniejszy do przedstawienia na deskach teatralnych? Myślę, że trudniejsza jest komedia. Ta rzecz podlega niuansom. Oczywiście zależy, jaki konkretny tekst mamy przed sobą, ale myślę, że w ogóle o wiele trudniejsza jest zrobienie komedii na wysokim poziomie, z gustem, smakiem, z autentycznie przeżytymi charakterami. Komedia przecież nie musi być tylko i wyłącznie głupią rozrywką, o czym świadczy cała masa literatury, chociażby literatura rosyjska dotycząca tego gatunku. Jola Budek. Mnie zawsze interesowało, jak to jest patrzeć ze sceny na widownię. Co czuje aktor, który widzi ziewającego lub znudzonego widza? Czy jeśli widzi zainteresowanie i zachwyt, to dodaje mu skrzydeł? Czy w ogóle aktorzy patrzą czasami na widza jak na konkretną osobę? Czy zdarza się, by widz wytrącił z roli? Oczywiście, że się zdarza. Wyczuwa się szmer takiego zniecierpliwienia czy nudy na widowni. No to zawsze, myślę, jest wina tych, którzy są na scenie, bo złapanie widza za przysłowiową twarz, takiego zwłaszcza niesubordynowanego, który przyszedł do teatru po to, żeby porozrabiać, a po 3-4 minutach na widowni zalega cisza, no to jest dopiero największa nagroda dla aktora. Czasami jest tak, że przedstawienie przedstawieniu nierówne, mimo że gra się ten sam tytuł, bo właśnie udziela się energia widowni. Sylwia Trzcińska. Bycie astronautą czy astronomem, Panie Grzegorzu? Astronomem. W rakiecie kosmicznej na pewno bym się pożygał. Przepraszam. Najbardziej interesujące jest dla mnie zagadnienie, które poruszyła pani Anna Wolska. Czy zmieniłbym coś w swoim życiu, gdybym miał szansę cofnąć się do jakiegoś momentu? Zawsze mnie to zastanawiało. Nawet wcześniej, nim zaczęliśmy próby do przedstawienia gra w życie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Zapraszam do Ateneum.